Barbara to patronka dobrej śmierci. Wszystkich narażonych na nagłą, nieoczekiwaną śmierć, a więc również, a może przede wszystkim, górników. Legenda mówi, że podczas ucieczki przed oprawcami otworzyła się przed nią skała, schroniła się w tej skale. Ta skała dała jej chwilową przewagę nad oprawcami. Znalazła schronienie. Dlatego górnicy i ich rodziny również szukali wsparcia u świętej Barbary. Kult świętej Barbary pojawiał się również w życiu codziennym. Kiedy chłop wychodził z domu na szychtę, żona polecała go opiece świętej Barbary. W Tarnowskich Górach w XVIII wieku założone zostało Bractwo Świętej Barbary, odwołujące się do jej kultu. Zapoczątkowane przez członków Bractwa celebry tradycje przetrwały do czasów współczesnych, a ich symboliczny wymiar stanowią właśnie obchody Barbórki, tej najpowszechniejszej, grudniowej, ale i tej pierwotnej, obchodzonej w Tarnowskich Górach w lipcu. Jako 62. burmistrz wolnego miasta górniczego Tarnowskich Gór, witam was wszystkich przybyłych procesyjnie na tarnogórski rynek, aby po raz kolejny pokazać, że mimo iż nie istnieje już tu w Tarnowskich Górach górnictwo rud srebrnonośnych, mimo iż gwałtownie ograniczyło się górnictwo na Śląsku i Zagłębiu, nie zapominamy o patronce, która towarzyszyła nam i naszym przodkom w wykuwaniu historii tej ziemi. To przecież nasze dziedzictwo. Chcemy okazać świętej Barbarze wdzięczność i prosić ją o dalsze wstawiennictwa. Święta Barbaro, módl się za nami. I bez względu na to, czy kopiemy sól, czy kopiemy piach, czy kamień, czy rudy srebrnonośne, czy węgiel, ten brunatny, czy kamienny, jesteśmy wielką rodziną tego szlachetnego zawodu. Bo jeśli się rozejrzymy, to wszystko jest dzięki górnictwu. Albo bezpośrednio, albo pośrednio. My to czujemy najbardziej, jaki szlachetny jest ten zawód. I bardzo dziękuję całej grupie Węglokos, z którą odnawiamy właściwie tą tradycję, bo burmistrz w Tarnowskich Górach takie parady już zaczął przed wojną. Wojna i ten miniony okres komunistyczny, socjalistyczny, no spowodował to, że ta tradycja została zaniechana, ale od jakiegoś czasu wracamy. Także prezesie Grzegorzu Wacławku, bardzo ci dziękuję, że jesteś z nami i całej grupie Węglochochs i Węglowzbyt, bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować i właściwie życzyć, bo dwóm instytucjom, bo tak właściwie wszyscy zapomnieli, że Urząd Górniczy również był w Tarnowskich Górach. W XIX wieku go zlikwidowano, a Wyższy Urząd Górniczy obchodzi w tym roku 100 lat, także niech Święta Barbara im dopisuje, żeby byli w zdrowiu. 115 lat również ma Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego. To jest też piękny jubileusz. I też większość górników w Polsce nie wie, że w herbie Centralnej Stacji Ratownictwa i wszystkim przyświeca herb tarnogórski w Krzyżu Maltańskim, bo pierwsza stacja ratownictwa górniczego również była w Tarnowskich Górach. I to niezwykłe miasto. Niezwykłe miasto ze względu na to, że pomimo, że ta kopalnia została zamknięta w 1913 roku, to my już w piątym pokoleniu cały czas kultywujemy to dziedzictwo też niematerialne. Bo materialnym się opiekujemy, ale niematerialne jest jakże ważne, bo przecież to, jak chodzimy ubrani, jak mówimy, to jak jemy, jak się witamy, i to bez względu na to, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie chodzi, ale my tutaj mówimy do siebie szczęść Boże. To jest piękne, bo wszystko, co robimy, robimy dla przyszłych pokoleń, a te kopalnie giną z naszego krajobrazu. Nie ma tych szybów, kominów. I nie wiem, jak będzie za 50 lat w tych miastach górniczych, a przecież to górnictwo ukształtowało nas. W tym twardym zawodzie dziękuję, że
odpowiedzieliście na ten apel i będziemy mogli dzisiaj tą mszę celebrować. Będziemy mogli zobaczyć bullę papieską z 1747 roku i każdy może otrzymać modlitewnik, również reprint modlitewnika z tego samego roku, który właśnie mówi o początkach świętej Barbary jako patronki górników, bo górnicy kiedyś modlili się do różnych świętych, do Mikołaja, Andrzeja, Prokopa, Wawrzyńca, do Barbary również, bo znam kościół z XIV wieku. No ale od pewnego momentu modlimy się tylko do Barbary i do Kingi, no obraziłbym Wieliczkę i do Kingi właśnie. Bardzo dziękuję wszystkim, że odpowiedzieliście jeszcze raz na ten apel i chodźmy celebrować tą mszę. Szczęść Boże! Wszystkiego dobrego!